Dobra, czyli będzie musi skakać tutaj po tych sekcjach, żeby doskoczyć do zielonej sekcji i odblokować sobie kluczyk. Okej. I musimy tak z 3 razy zrobić, widzę. No to nie będzie za bardzo ciężkie, ale dobra. Jak widzieliście, kiedy zdobyliśmy tamtą stronkę Divius Raccoonus, to była wspominka o niejakim B.F. Cooper. I jak możecie się domyślać, kiedy zdobywamy te stronki Divius Raccoonus, to są wspominki o przodkach Sly'a. Okej, Magrzot Terf. Czyli poziom mamy, powiedzmy, zrobiony na 100%. No tam jeszcze będzie oczywiście nam ta czasówka brakowała, o której w sumie też mi Pixel wspomniał, więc swoją drogą pozdrawiam cię, Pixel. No to dobra, no to skoro mamy Boneyard Casino zrobione, no to teraz zobaczmy, gdzie tu kolejny poziom będzie na nas czekał. Cholero jedna. No, nie będziesz mnie tutaj straszył, kurde, frajerze jeden. Okej. Nie to chciałem zrobić, kurde. Musimy dostać się do kolejnych poziomów, bo siara będzie, że tak powiem. Dobra. Już wiem, jak się tam dostaniemy. Okej. Dokładnie tak. To było proste, jak bułka z masłem. At the dog track. Co to jest w ogóle za trasa? Znaczy poziom w zasadzie. A, dobra, to będzie wyścig. Już widzę po ikonce auta. Murray, what's going on down there? Well, I drove to this hot dog stand for a quick snack, and the next thing you know, I'm getting challenged to a race by these gangster dogs. Is there a key in it for the winner? Yeah. 3 times around the track for a key. It's all you, man. Drive the van with the left analog stick, and if you manage to pick up any nitro power-ups, you can get a boost by pressing the square button. Go get them. I'm on it. Ale mi się nie podoba tutaj model Mary'ego, nie? W tej mini pokazówce dialogowej między tymi dwoma panami. A co to się stało? Słyszałem jakiegoś tego. Okej, stream engine przestał działać. Niedobrze. Mam nadzieję, że się nic tutaj nie zrypie teraz. Dobra, jest git. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej. Więc w pokazówce między Marejem a naszym Sly'em była, że tak powiem, taka rozmowa, gdzie Marej chciał sobie kupić hot doga, no i oczywiście tutaj tych 5 gangusów zaczepiło go, więc teraz musimy jechać na przymusowy wyścig. Jeżeli uda nam się wygrać, to zdobędziemy klucz. Jeżeli nie, no to mamy przesrane, innymi słowy. To jest tak jakby streszczenie tego, co tam Marej gadał z Sly'em. I bardzo nie lubię kontrolowania tego pojazdu, serio, jakby rozumiem, że w tej gierce popularna jest gałka analogowa, lewa i prawa zresztą. Ja to naprawdę wszystko rozumiem, ale nie lepiej byłoby po prostu dać, że kiedy chcecie pojechać, nie wiem, wcisnąć gaz do dechy, to X? Nie wiem, wydaje mi się, że to byłoby łatwe, bo tak szczerze, ja jestem przyzwyczajony do kontroli Crash'a Team Racing i jak widzę coś takiego, to po prostu mnie jasny uj strzela, za przeproszeniem. Ale coś czuję, że tego wyścigu nie wygram, no bo dlaczego miałbym wygrać, skoro i tak jestem trzeci. Fajnie byłoby, ale wiem, że nikłe są na to szanse. Ale próbować zawsze można. Czemu by nie? Jak będę drugi, to będzie coś. Chociaż wolałbym być pierwszy, no ale dobra. No, daj, no weź, kurde, daj przejechać. Kuźwa, wy macie takie dziwne kokardy. Ja pierdzielę, co za mongoły. No teraz to już w ogóle nie wygram. Nie ma szans.
pressure pumping me right and left. Well, get back in there and bang them back. We need that key. Oczywiście, kurde, że jeszcze raz. Nie ma tak dobrze. Ale ponieważ trasę widzieliście, to myślę, że będzie tutaj... Nie będzie, że tak powiem, grzechem wyedytować to wszystko. No bo i tak to już widzieliście, więc... Swoją drogą, tutaj się prawie znokautował koleś, więc... To jeszcze śmieszniej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy! Mamy to! Ja pierdzielę, nawet nie wiecie, jakie to było upierdliwe, Jezus Maria! I dobra, okej, rozumiem, że tu zaraz pojawią się tacy super uber fani Sly'a, którzy powiedzą mi, że ale ty jesteś lama, przecież ja to zrobię za pierwszym razem. Okej, ty to zrobisz za pierwszym razem, bo ty chociaż za dzieciaka napierdzielałeś w tego Sly'a, a ja mało grałem w Sly'a i kurde... Jeszcze robię let's play na ślepo, więc no. Nie mierzmy wszystkich swoją miarą. O, to jest przysłowie, którego będę się chyba trzymał. Okej, coś tutaj żeśmy odblokowali, widzę. Co tu mamy? O proszę, kurde. Wystarczyło tylko 4 klucze. I odblokowaliśmy sobie tutaj kasyno chyba. Dobrze widzę? Ho, 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 tutaj mamy drogę do samego tego, Maxshota. Aj, 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 tu potrzebujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kluczyków. Czyli tak jak tam było z Sarrajem. Serralim. Would you look at that ugly mug? I am, and I find it infinitely fascinating. Huh? My x-ray detection devices reveal that a secret elevator to Mugshot's penthouse is contained within that giant head. So, how do we get in? Behind this locked wall, there's a lever that summons the elevator. But you need all 7 keys to open it up. I'm on it. Więc w dużym skrócie po prostu musimy zabrać 7 kluczyków, by odblokować tajny elevator, czyli tajną windę, która zabierze nas na Maxshota. Ale zanim to zrobimy, przyszedł czas na poziomy, które tutaj na nas czekają. Bo nie obłoby się bez tego, oczywiście, że nie. W końcu gierkę staramy się robić na 100%. No i w też taki sposób, oczywiście. Dobra. Wyrzucono mnie tutaj, więc pozwolę sobie tutaj zajść. No dobra, no to lecimy w takim razie z powrotem po mojej nieudanej próbie numer 1. Zobaczymy, co teraz się stanie po udanej próbie numer 2. Oczywiście, że tak. Tutu tango, czyli... O, czyżbyśmy mieli zatańczyć w tango? No to jedziemy, Sly, kurde, co jest? Co jest, kurde? To trochę wygląda tak, jakby Maxshot chciał się powiesić. Nie powiem, że nie. Yuck, these rooftops are filthy. Well, they are the only way to get to the key, since my locator tells me it's in a jewel case somewhere near Mugshot's penthouse. Okej, tu musimy doskoczyć do tej rurki. Do tej, może dobra, nie rurki, a do tej rynny. To chciałem powiedzieć. Ej, ale ten poziom strasznie mi przypomina Rooftop Rampage z Crasha to Insanity. Pewnie dlatego, że tu po dachach łazimy. Sly, tylko mi po dachach nie łaź.
Przypominam. Sly Cooper. About time you showed up, Miss Fox. Was getting worried about you. Thought you took a wrong turn somewhere back in Paris. The only one making wrong turns is you, Sly. I'd suggest you surrender before I paralyze you with my good friend, the shock pistol. Now see, a girl whose best friend's a firearm's got issues. A little dinner, a little dancing. I think I can help you out. Sounds romantic. As long as you don't mind dining in jail. Nah, I hear the service is lousy. Once I catch you, you'll know for yourself.